Witam serdecznie z hali Politechniki Poznańskiej. Nazywam się Jagoda Radzewicz i dzisiaj jest ze mną trener SKF PBS PP Poznań, Damian Gapik. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, Jagoda. Dzień dobry wszystkim. Co trener może powiedzieć nam dzisiaj o dzisiejszym spotkaniu? Ciężki mecz. Po nieudanej potyczce w Gdańsku, skąd wracaliśmy troszeczkę psychicznie podłamani, ciężko było nam zacząć. Znaleźliśmy jednak swój rytm, co ostatni set pokazał 25 chyba do 5, 6, tak Jagoda? Także złapaliśmy ten rytm w końcówce, fajnie pierwsze dwa sety pochwalić, chwała dziewczynom, bo ciężko się wygrywa, kiedy nie idzie. Wszystkim łatwo się gra, kiedy jest forma, kiedy wszystkie czynniki nam pozwalają. Dzisiaj szło ciężko, ale wygrywaliśmy, więc chwała dziewczynom. Mówi trener o formie. Co się dzieje w takim razie? Bo na początku były zwycięstwa z liderami tabeli, ze Stargardem, ze Stężycą, a następnie pasmo, że tak powiem, niepowodzeń z TSMS-em, Energetyk, później Gadania. Co się dzieje z drużyną? No, porażki podłamują, tak? Mieliśmy bardzo dobre wyniki z liderami. Ta forma cały czas jest, myślę, wśród dziewczyn. Fizyczna, tak? Psychiczna. Złamany mecz był z SMS-em. Bardzo dobrze zagrał przeciwnik. Wypatrzył nam błędy. Zagraliśmy z Energetykiem bardzo dobrze. Prowadziliśmy 2-0, przypominam. Nie było tak, że gramy słabo. Nieudany ten mecz. Do Gdańska pojechaliśmy i po świętach, i troszeczkę złamani tymi wynikami. Ale to myślę, że cały czas formę będziemy zwyżkować. Dzisiaj na boisku pojawiły się również nowe twarze, których niektórzy mogli nie widzieć wcześniej. Karolina Łopatka, Gabi Klimek. Co to za zawodniczki? A to są nasze wychowanki. Tak jak powiedziałem, filozofią naszego klubu, strategią naszego klubu ma być to, żeby jak najwięcej wychowanek wpuszczać. Nie chcemy szukać zawodniczek co roku. Chcemy, aby ten zespół, który jest, już się ukształtowywał, a koło niego grały młodsze zawodniczki. Stąd takie zmiany. I takie ostatnie pytanko. W domu wspiera trenera żona oraz dwie piękne córeczki. Później trener leci na trening, gdzie jest kilkanaście różnych charakternych kobiet. Jak trener sobie z tym radzi? Jaki jest sekret na ujarzmienie tylu żeńskich charakterów? O, ciężkie pytanie. Dobrze, pasja. To jest, chce się robić po prostu dla zawodniczek. Tak podchodzących do treningu, chcąc kochających siatkówka, chce się przyjeżdżać. W domu to rozumieją, każdą chwilę, która się wraca, chce się spędzić w domu. Także również staramy się nie być leniwi w domu, tylko gdzieś wyjeżdżać, a i zaszczepiać wśród naszych dzieci siatkówkę. Także udaje się póki co to robić. Cieszę się bardzo, dziękuję bardzo trenerze za wywiad. Dziękuję, Jagoda, również. I powodzenia w kolejnych meczach.